Jak tu wygląda okolica? Jest jeden rajdzik i na tym się skończy niestety. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Jestem dzisiaj na łonie natury. Słyszę w tle jakąś sowę, która huka sobie swobodnie. W pełni dumna z tego, że mieszka w tej okolicy. Ale oczywiście w naszej grze wiele osób mogło się dociekać. Ej, dlaczego na Pokestopach mamy takie dziwne rzeczy jak takie znaczki? Oni to prowadzili niedawno, bodajże chyba z tą aktualizacją albo poprzednią, bodajże w 0.2.7.5.0, tą, w której tak naprawdę mieliśmy zwiększone zasięgi na łapanie Pokemonów. Te znaczki, które są przy Pokestopach, nam mówią o tym, że mamy quest do ukończenia, który oczywiście jest połączony z naszym challenge'em Collection Challenge. Znaczek po lewej stronie macie ewidentnie widoczny, który oczywiście jest taki sam, który mamy na challenge'ach. I tak, mamy wszystkie pokłony do zapania i oczywiście wiele osób, jak widzicie, no tak jak ja, nie ewoluowało naszego Litena. Podczas tego eventu będziemy mieć, obiecano nam, że nasz incense nie ma nam wcale farm, jakby pokazywać ten daily incense, żeby nie uwzględniał pokłonów, które są z tego eventu. Pierwszy spawn faktycznie nie jest eventowy. Jeśli chodzi o wczorajszy live, dlatego słyszycie mój głos, bo po 5 godzinach troszeczkę się wykruszył. Tak jak wczoraj oczywiście byłem pokonany przez szereg graczy. Początek wydawał się być ok, ale później po prostu dostałem takiego kopa. 200 punktów straciłem. Wow, w ogóle to był największy spadek, jaki tylko w ogóle miałem. Taki dyktowany przez samego siebie. Zmieniłem team. Ja oczywiście uznaję się wciąż za laika. Takiego gościa, który jednak wciąż nie wie tak naprawdę, jak powinno się liczyć ataki. Przede wszystkim należy zrozumieć swój team. Bo jeżeli nie rozumiesz teamu, którym tak naprawdę w momencie możesz zmienić Pokemona, żeby on mógł mieć kontrolę nad całą jakby areną walki, lub też żeby po prostu w jakikolwiek sposób w momencie przegranej sytuacji na lidzie, żeby on sobie zmagazynował tak naprawdę energię i żeby kontrolował, co się dzieje w meczu. No i mój team był zrozumiały w dużej kwestii, ale wciąż miał braki w podmianach. I oczywiście w tej chwili zbudowałem nowy team, który jest złożony z czegoś, czego wcześniej nie używałem. Jest to Shadow Dragonair. Jest to Vigorov oraz Ninetales kantoński. I teraz przeskakując z PvP na graczy, którzy cieszą się rozgrywką na co dzień dookoła nas. Od dwóch dni w tej chwili, jak nie już obecnie od trzech, jak to nagrywam i wam publikuję, mamy sytuację taką, a nie inną, gdzie już nie mamy tego poszerzonego podglądu Pokemonów i łapanie na dystansie 80 metrów. Czyli na zasięg tego drugiego kółka, które się odbija od nas, jak wrzucacie kamień do wody. O, pierwszy Pokémon, który nie pasuje. I na chwilę obecną, jeśli Pokémony są w zasięgu do 80 metrów, jak widzicie teraz, wciąż będą widoczne. Będą one widoczne. Ale mogą być również takimi, które zaraz znikną, lub te, które po prostu zniknęły już pół godziny temu, a my wciąż mamy aplikację włączoną. I jeśli nowe wskoczą w to samo miejsce, to się nadpiszą i będą widoczne po raz kolejny w tym samym miejscu. Jak widzicie, dopiero teraz przepadły. Ostatnio dyskutowaliśmy na temat tego, jakie Pokémony będą pojawiać się na naszych konkretnych eventach, kolejnych eventach. Nasz nowy sezon oczywiście nam zdradza wiele rzeczy, wiele tutaj interesujących punktów, jednak nikt nie spodziewał się takiej częstotliwości Pokémonów Mega, które oczywiście ostatnimi czasy do nas przychodzi do Pokémon GO. Vulpixik. Ja najbardziej przygarnę. Tylko chyba musimy się cofnąć, bo tutaj już internet nie działa. Troszeczkę przeholowałem z dystansem. No jak mi łapie Edge'a, to już chyba tłumaczy wszystko, nie? W każdym razie spekulowaliśmy wiele. Spodziewaliśmy się oczywiście tutaj Mega Tyranitara. Ja przewidziałem Mega Sableye'a, który obecnie w tej chwili dostępny jest na rajdach. Co jakiś czas Niantic nam publikuje nowe informacje odnośnie tego, co się ma pojawić na GoFestie. Robił taki hype, non stop taki hype co jakiś czas, żeby nas zachęcić do tego, żeby wziąć udział w naszym evencie. Robiąc i tutaj nasze różne rzeczy, tak typu questy, nie questy, które kosztują za dużo, ale jednocześnie jest to też zabieg marketingowy, żeby pokazać, że jakiśkolwiek inny, nowy, jakiś dziwny event, który trwa przez 2 dni lub 3 dni, kosztuje 15 dolców, a za tam niewiele więcej mamy, lub nawet w tej samej cenie, kupujemy bilet na GoFesta. To jest zabieg marketingowy, żeby wam pokazać, że w tej samej cenie możecie kupić bilet za GoFesta na 2 dni. Na 2 dni. Liten.
Czyli jednak na nasz incens koniec końców ma wpływ. Ma wpływ event. Także komali. Bo miałem dwa albo trzy spawny, które pasują do eventu, a nie miało być tutaj afektowane na rzecz incensa. Tego daily oczywiście. Miał wpływać na incensa normalnego, ale nie na daily. Na chwilę obecną wiedzieliśmy, że pojawi się tutaj nikt inny jak Rayquaza, oczywiście, bo wam też powiedziałem, pokazałem jak to wygląda i Rayquaza będzie miała swój nowy atak i on będzie dawał Rayquazie pierwsze miejsce, jeśli chodzi o pokonę typu latającego. Zarówno Rayquaza normalna, jak i też Mega Rayquaza, która pojawi się na evencie GoFestowym i oczywiście też będzie złożona możliwość jej zrobienia, bo będziemy potrzebować nowego źródła energii. Iść diabelski numer. I będziemy musieli zbierać Meteorite. Z tego co wiem, będzie on dostępny tylko dla osób, które będą na evencie w Londynie i w Osace oraz później w USA. Dziwne w ogóle, że nikt tego nie znalazł, nie zobaczył, ale na jednym ze spotów, które pochodzą od social mediów, na bodajże Twitterze, na Facebooku, na Twitterze, zauważyłem cień Mega Lucario. Można byłoby się spodziewać, że ten Pokémon pojawiłby się później, po evencie, bo oczywiście mamy Tyrka w niemalże w tym samym czasie, co mamy GoFest, więc troszeczkę to się gryzie same ze sobą, ale na tej grafice widzimy ewidentnie, że jest to Mega Lucario, który będzie od 4 do 6 sierpnia. No i oczywiście warto też wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, czyli siódmych urodzinach Pokémon Go. Każdego roku pojawia się nowa grafika, które nam rzekomo prezentuje coś, co będzie przychodziło do Pokémon GO w nadchodzącym roku. I niemalże zawsze to się zgadzało, ale jak sami wiemy oczywiście, różne rzeczy dzieją się na przestrzeni lat i nie da się tego zaplanować w pełni. No ale czego się możemy spodziewać? To jest jedna ważna rzecz, że w kodzie gry znaleziono nowego Pikachu z nowymi kolorami balonów. No niestety, ale tak to wygląda. I challenge obecnie. To w nocy najlepiej grać. Dołączmy do rajdu do Julci. Mamy teraz 3 szanse na shiny. Oczywiście szansa na 1 do... na trzeciej ranku to jest 1 do 500. XL Candy. Okej, okay. Trzeci rajd. I jest zwykły tutaj, na buście, bo oczywiście na buście. Od niej dostałem na buście. U mnie też, no nie, mi teraz zaczął padać. Także nie mam na buście. I dziękuję oczywiście tej osobie, która mi powiedziała, dlaczego nie możemy łapać Pokemona na jego skorupie, tylko na jego głowie. Bo oczywiście jego skorupa jest wybuchowa i po prostu, żeby nie spowodować wybuchu, to oczywiście nie rzucamy naszą skorupę, tylko na głowę. Bo oczywiście jest odwrócony. No, gdyby to było z innej perspektywy, to pewnie byłby to brzuch, ale w tym przypadku po prostu jest to ustawione na głowę, żeby nie dotykać tarczy, tylko nie jego, no powiedzmy tarczy na plecach, którą ma. Jeden mi tylko został. Zwykły Turtonator. Zostawię sobie na przyszłość. Bo i z Julcią Lucky wpadło. Kurde, ale wpadło fajnie. I shiny drugi, to może teraz szczęście będzie. No nie, shiny nie wpadło. Spodziewam się, że ten Pokémon będzie w przyszłości mógł mieć jakieś fajne predyspozycje do zabawy w PvP, ale nie w rajdach. Bo nie, on nigdy nie należał do pokonów, które może pojawić się cudownie na ekstra rajdach, po prostu jako dobre statystycznie, także też po prostu jakiegoś dobrego. No i od razu, żeby był wpis do Lucky, więc. Tak, teraz będzie Torkat oraz Incineroar. Incineroar. To jest charakterystyczny pokémon, który oczywiście swoją umiejętnością strzela poniżej pasa. Ale jest Pizodexu. Ten, który oczywiście mnóstwo osób się zastanawiało, co to w ogóle jest za Pokémon. No i oczywiście tu będzie łapanie Pokémonów, Spera po 10 jakiegoś mrocznego, ale mroczny na dziko. Mamy questa na zrobienie zdjęcia mrocznych Pokémonów. Działa to tak samo? Jednego Pokémona. 25 razy. Tak, żebyście wiedzieli na przyszłość, jak robić questy na jednym Pokémonie. Ta gra zawsze była po prostu grą bez AR. Ta gra po prostu jest po to, żeby były Pokémony. Nic innego nie potrzebujemy. Pokémony. Karwania, spodziewałem się, że tutaj spotkam Skuntanka. Byłoby zakończenie questu. Może być shiny jakaś. Jej, to naprawdę łapało się na pęczki. O, i zaczyna padać. Po tych murach i wietrze można było się tego spodziewać. Przede wszystkim dla tych, którzy nie wiedzą, może nie wiem. Nowa znowość, może nie. Może po prostu ja robię głupa z siebie w tej chwili. Że odkryłem jakby coś, co jest, że tak powiem, powszechnie wiadome,
że w momencie, kiedy po prostu macie po prostu jakby ciemne chmury i jeżeli usłyszycie, że jest mocny wiatr, to dosłownie do 3, 4, 5 minut będzie padał deszcz. I challenge ukończony. 5000 expa, no to no jajo dla mnie nie opłaca odpalać, ale ukończony. Medal 87. I to było tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co myślicie o Lucario, o tym, że po prostu ma się pojawić na GoFestie, lub też cudownie będzie po prostu tylko odblokowaniem na późniejszym evencie. Dajcie znać w komentarzach. A z mojej strony to ma tyle. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Heja!